Niepozorna droga łącząca Smolice z Rogorzewem po raz kolejny okazała się czarnym punktem na powiatowej mapie ruchu drogowego. Na terenie powiatu krotoszyńskiego jest zmodernizowana. Niestety na odcinku należącym do powiatu rawickiego stan asfaltu pozostawia wiele do życzenia, a w dodatku tuż przy drodze rosną grube topole. Pod koniec 2016 roku doszło tu w krótkim odstępie czasu do dwóch wypadków śmiertelnych. 3 listopada zginął 18-letni motorowerzysta, a kilka tygodni później, 18 grudnia, kierowca Volkswagena. Obaj ponieśli śmierć na miejscu w wyniku uderzenia w drzewo. Kolejna tragedia nastąpiła niedawno, 22 lutego. Po wjechaniu w przydrożne drzewo śmierć ponieśli dwaj jadący Fordem obywatele Mołdawii. Po wypadkach w 2016 roku przy drodze wycięto kilka drzew i wprowadzono ograniczenie prędkości. Jednoznacznie nie można stwierdzić, że odcinek drogi pomiędzy Rogorzewem a Smolicami należy do szczególnie niebezpiecznych. Należy tam pamiętać, że na tym odcinku drogi jest ograniczenie prędkości. Jeżeli kierowcy będą stosować się do tego ograniczenia, zapewne będzie znacznie bezpieczniej. Należy również dodać, że nawierzchnia tej drogi nie należy do najlepszych, stąd też jest to ograniczenie tej prędkości na tym odcinku drogi. Droga należy do powiatu, jednak według starosty oprócz doraźnych działań w najbliższej przyszłości nie ma co liczyć na jej remont. Zdajemy sobie sprawę, że tam są dwie kwestie jeszcze istotne. To po pierwsze jakość nawierzchni, którą chcemy na pewno docelowo poprawić. Też chcemy wnioskować o wycinkę kolejnych drzew, może jeszcze nie wszystkich, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska patrzy dość niechętnie na wycinkę. Natomiast będziemy w tym roku również składać taki wniosek o wycinkę co najmniej 3-4 drzew, tych, które powiedzmy znajdują się w tych najniebezpieczniejszych miejscach. Zdajemy sobie sprawę. Też jeżeli chodzi o takie działania doraźne, to chcemy też pewną korektę nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania, w ramach takich napraw masą asfaltową na ciepło wykonać, żeby w tym miejscu właśnie chociaż doraźnie poprawić. Natomiast pewnie trzeba będzie też zaplanować tak naprawdę przebudowę tego odcinka w przyszłości już kompleksową, ale wiemy, że jest to tych zadań do przebudowy jest mnóstwo i pewnie będzie trzeba do tego tematu wrócić.